Niewiele jest miast na świecie, miast, symboli, takich jak Ateny, mówi się o Atenach Północy, jak Paryż, mówi się o Paryżu Wschodu, czy o Wenecji, mówi się o Wenecji Północy. Kolejnym takim miastem jest Wiedeń. Wiedeń, mówi się o Małym Wiedniu, też o Wiedniu Północy. Jest to miasto wyjątkowe, miasto, które poznałem właściwie już 30 lat temu, do którego jeździłem na kursy dyrygenckie jeszcze jako młody dyrygent. Miasto, które od początku mnie zachwyciło i było takim miejscem, gdzie bardzo szybko poczułem, jakby było moje, gdzie miałem swoją kawiarnię, swoją restaurację, swój bar z kanapkami, swoje wino, swoje miejsce na dobrego sznycla. Miasto, za którym się już tęskniło w momencie, kiedy się z niego wyjeżdżało. Miasto pełne niezwykłego światła, kiedy przyjeżdżało się tam, szczególnie latem, w pięknych parkach wiedeńskich, na wzgórzach Kahlenberg, także gdzie w pięknej, przeuroczej dzielnicy Heiligenstadt, gdzie mieszkał Beethoven, gdzie przeżywał swoje rozterki życiowe, kiedy tracił słuch, gdzie skomponował swoją trzecią symfonię. W tym miejscu można było spróbować wspaniałych win, młodych win Heuriger. Te wszystkie smaki, te wszystkie wrażenia jakoś zawsze zostawały ze mną i w momencie, kiedy wyjeżdżałem z tego miejsca i za nimi potem długo się tęskniło. Moje pożegnanie z Wiedniem właściwie nawet w tym roku miało miejsce, dlatego że pojechałem tam na początku marca. W związku z rokiem Beethovena, przygotowując się do wykonania jego trzeciej symfonii, okazało się, że zaledwie parę dni później, w połowie prób do przygotowania koncertu z tym utworem, niestety musieliśmy przestać podróżować, musieliśmy przestać takie miejsca odwiedzać. Ciągle myślę o tym, ciągle mam nadzieję, że będziemy do tych miejsc wracać, do baru kanapkowego Czesniewskiego, gdzie Franz Kafka jadał wspaniałe kanapki, gdzie do pięknych galerii sztuki, do pięknych kamienic Art Nouveau. Myślę, że wszyscy na to czekamy, ale mam nadzieję, że dzięki serii, dzięki koncertom, które przygotowujemy z Orkiestrą Filharmonii Kaliskiej, będziemy mogli się do takich miejsc przenosić. Serdecznie Państwa zapraszam. Thank you.
Thank you.
Paryż. Paryż chyba każdy z nas ma w swojej wyobraźni i widzi wieżę Eiffla albo Łuk Triumfalny, od którego jest piękny widok na rozświetlone pole elizejskie. Teraz w okresie świątecznym również wieża Eiffla cała błyszczy się światłami i można ją dostrzec z różnych punktów miasta. Dla mnie takim szczególnym miejscem w Paryżu jest wzgórze Montmartre. Kiedy świeci słońce, pięknie odbija światło od bazyliki, a widok stamtąd zapiera dech w piersiach. Paryż jest też miastem, które dla nas z Markiem ma specjalne znaczenie, gdyż bywaliśmy tam dość często, studiując w École Normale de Musique de Paris. Najpierw bywaliśmy tam osobno, każdy na swoich zajęciach, ale później także razem na koncertach. To właśnie podczas jednego z takich koncertów poznaliśmy córkę Aleksandra Tansmana, która zaprosiła nas na lunch do mieszkania, w którym żył w Paryżu Aleksander Tansman. Na tym spotkaniu był również obecny Piotr Moss. Podczas spotkania wpadliśmy na pomysł, żeby dokonać instrumentacji koncertu fortepianowego na lewą rękę Aleksandra Tansmana, który leżał nadal w rękopisie. Piotr Moss dokonał tej instrumentacji, a ja miałem przyjemność dokonać po paru latach jej prawykonania w Łodzi na festiwalu Aleksandra Tansmana. Od wielu lat jesteśmy z Piotrem zaprzyjaźnieni, gramy jego utwory i jakiś czas temu wpadliśmy na kolejny pomysł, żeby Piotr może skomponował dla nas jakiś specjalny utwór, a on wysunął propozycję, żeby był to koncert podwójny, który nazwał Sombre Lumière, czyli Ciemne Światła. Paryż jest właśnie miastem światła i myślę, że ten tytuł nie jest przypadkowy, ponieważ wszyscy trzej jesteśmy z tym miastem głęboko związani. W twórczości Piotra Mossa światło i kolor instrumentacji odgrywa szczególne znaczenie i taki właśnie jest też ten utwór. Pełen światła, klimatu, ciepła i pięknej, romantycznej atmosfery.
Thank you.
Thank you.